Ma się zmienić troszeczkę forma tego kursu, ma być większa specjalizacja. Jak to ma wyglądać i kiedy możemy się spodziewać tej zmiany? No, w tej chwili jesteśmy w trakcie rozmów. Tutaj właśnie komisja jeszcze techniczna się spotka. Była komisja do spraw licencjonowania trenerów, duże dyskusje. No, myślę, że tutaj słuchamy po prostu tego, czego oczekują od nas ci, którzy przyjeżdżają na te kursy, bo na przykład jeżeli chodzi o szkolenie bramkarzy, to wiemy, że zawsze jest ten problem w tych grupach młodzieżowych. No, przechodzą tam z reguły byli bramkarze, ale co innego jest być, tak jak powtarzam, byłym czynnym zawodnikiem, pokazywać to później dzieciom, co należy robić. Okej, mamy fajne doświadczenie praktyczne, ale do każdej grupy wiekowej trzeba inaczej podchodzić, inne ćwiczenia i to jest, myślę, ogromna specjalizacja, gdzie chcielibyśmy ją wyłączyć właśnie i tu jest trener, tak chcemy, żeby trener Andrzej Dawidziuk został tym trenerem, koordynatorem przy PZPN-ie do spraw bramkarzy i te kursy chcemy zrobić takie specjalistyczne. To samo ze szkoleniem młodzieży, dzieci, jeżeli ktoś nie chce, chce tylko profesjonalną piłkę, to żeby mógł iść na tą właśnie kierunek, a jak ktoś jest bardzo zainteresowany dziećmi, młodzieżą, no to żeby przyszedł w tym kierunku, niekoniecznie słuchał tego, co należy robić z seniorami, bo to jest zupełnie inna praca, więc uzgadniamy to wszystko, jesteśmy, myślę, na dobrej drodze, by to jak najszybciej wprowadzić.